Wyprowadzałem kiedyś po Nowej Hucie wycieczkę i w tej wycieczce znajdował się Chińczyk pochodzący z Tajwanu. Był bardzo zdziwiony, że osiedle teatralne nazywane było kiedyś właśnie Tajwanem. Nazwy te w Nowej Hucie określały miejsca położone daleko od centrum. Nową Hutę zaczęto budować od wschodnich obrzeży. Potem budowano plac centralny, następnie było gołe pole. I za tym gołym polem, jak wyspa, wznosiły się zabudowania dzisiejszego osiedla teatralnego. Skąd nazwa Tajwan? Otóż w czasach, kiedy budowano Nową Hutę, Mao Tse-tung podbijał Chiny. Nie wszystkim się to podobało i część Chińczyków zbiegła pod wodzą Chiang Kai-shek'a na wyspę Tajwan i do dziś istnieją dwa chińskie państwa. Wtedy dość dużo ukazywały się karykatur, dość dużo o tym pisano, no stąd właśnie nowochucianie wybrali sobie tą nazwę na określenie osiedla teatralnego. Na tym osiedlu było dość pusto, dlatego tutaj zaczęto stawiać budowle kulturalne. Budując Nową Hutę, pomijano jakby sprawy kultury, były tylko małe czerwone kąciki w blokach i kiedy partia dowiedziała się, że w Nowej Hucie nie ma teatru, kazała go wystawić. Oprócz tego teatru było tutaj też miejsce na jedno z pierwszych dużych kin w Nowej Hucie, słynne kino Świt. Niezwykłością osiedla teatralnego jest także to, że posiada podziemne połączenie z Wiedniem i z Berlinem. Pisał o tym pan Tadeusz Biniek w swoich wspomnieniach. Otóż, kiedy budowano jeden z bloków na osiedlu teatralnym, obsunęła się nagle skarpa i ukazał się wielki, niezaznaczony na planach kanał. Okazało się, że jest to kanał wojskowy, no stąd nie umieszczano go na planach. Kanał, w którym leżą kable telefoniczne łączące dowództwo w Moskwie ze sztabami w okupowanym Berlinie i okupowanym Wiedniu. Bardzo szybko podparto ten kanał, to wszystko zasypano, także gdyby nie wspomnienie pana Tadeusza Bińka, nawet byśmy o nim nie wiedzieli. Szanowni Państwo, pan Juliusz Kałoczek. Płynie przed panem. Twilia Nowa Huta, co to jest za projekt? To jest taki projekt, który już w samej swojej nazwie ma taką biblioteczność, mam wrażenie. To jest projekt, który zrodził nam się, to znaczy mi, Kasi Iskrzyckiej, Jackowi Dargiewiczowi, czyli właścicielom kombinatora. Każdy może przyjść, książkę sobie wybrać, przejrzeć i wynieść do domu, przeczytać i najlepiej jak ją odniesie. Jest to powiązane z tym, że co miesiąc mamy spotkania z autorami w ramach Willi Nowa Huta i okazuje się, że w Nowej Hucie ludzie przychodzą na spotkania z autorami przygotowani z książkami przeczytanymi, nie przychodzą się pokazać, napić się, tylko przychodzą porozmawiać, posłuchać autorów. Po jednym z pierwszych spotkań, które jeszcze nie były w ramach Willi Nowej Huty, kiedy Adam Miklasz przyszedł do nas i po prostu zapytał, czy może zrobić swoją premierę książki. On jest też z Nowej Huty, wydał jakiś czas temu książkę pod tytułem Polska Szkoła Boksu i po prostu szukał miejsca, gdzie może zrobić premierę książki. Myśmy oczywiście weszli w to, zgodziliśmy się. Spotkanie okazało się bardzo dużym sukcesem. Przyszło całe mnóstwo ludzi, wszyscy byli zainteresowani, była bardzo ciekawa dyskusja i wtedy żeśmy w zasadzie dostrzegli potrzebę i sens takiej działalności w hucie. Przychodzi człowiek do knajpy i patrzy, widzi książki. A cholera, a co to jest? A po co? A jak to? Dlaczego? Przejrzy? A to ja mogę to przejrzeć? Mogę. A mogę pożyczyć? Mogę. A to ja pożyczę i oddam za tydzień, dobra? Dobra. I oddaję. Do biblioteki tak nie przychodzi. Poza tym, że w bibliotekach, które mają książki z rozdzielnika jakiegoś tam głównego, nie mamy najnowszych pozycji. Tkaczysz Indycki, który dostaje Nikę, następnego dnia w bibliotece się nie pojawia, a tu się pojawia.
Działamy od ponad roku w Stowarzyszeniu Przyjaciół Łuczanowic i jednym z założeń tego stowarzyszenia jest kultywowanie lokalnych tradycji. Ponieważ Łuczanowice kiedyś były wsią i tutaj odbywały się jeszcze w latach 60. podobne występy, w związku z tym postanowiliśmy do tego nawiązać. Znaleźliśmy stare teksty kolęd i na bazie tego zrobiliśmy znacznie krótsze przedstawienie. Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło panu naszemu. Ola Boga! Com słyszała? Aż się jeszcze czeczesem cała. Trzeba ostrzec Józefa Maryję, niech z dzieciątkiem stąd ucieka. Idź ty, gubisz ty. Jestem królem, władcą świata i w ogóle. Powiem więc bez lania wody. Jest na świecie już król młody. W Betlejemie się narodzi. O co ci znów, kurde, chodzi? Przestań ty mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? No, Herodzie, dość już spania. Przyszła pora umierania. Za twe grzechy, za twe zbytki. Idź do piekła, boś ty brzydki. Daliśmy około 100 przedstawień po różnych domach, instytucjach, zakładach pracy. Także zapotrzebowanie na taką tradycję jest duże. Ludzie młodsi zupełnie nie pamiętają czasów, kiedy takie przedstawienia odbywały się, gdzie kolędnicy chodzili od domu do domu, a w zasadzie od chałupy do chałupy i takie przedstawienia dawali. Więc są troszeczkę zaskoczeni. Też jest moment takiej konsternacji w momencie, kiedy przychodzi do tego momentu końcowego obtańcowywania. Którą kiedy wiemy, to podziękujemy. Hej, kolęda!